A ta część druga z historyki z Toka Boka. Historyka, jak wiecie, że już wiecie, nazywa się Nowa Rodzina. I przejdźmy już do drugiej części filmiku. Ej, Emma, no co? Aj, słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy, naprawdę, naprawdę, to chciałam wam powiedzieć, że jak ktoś oglądał to, to pewnie widział u mnie końcówkę tego, że ogólnie końcówka tego filmiku ogólnie nie była nagrana z głosem, dlatego że mi się niechcąco, jak widzieliście tam na nagraniu, wyłączył mi się telefon i w ogóle nie mogłam już głosu, nie nagrał się głos, ja tego nie zauważyłam. Bo myślałam, że już się filmik skończył, albo nie obrabiałam go cały czas, no i tak. No i w ogóle nic go nie obrobiłam. Ale już przechodziłem. Więc nie wiem, czy dobrze mówię teraz, co się w ogóle teraz dzieje. Więc no. Dobra, Emma. No co, Emilka? No to jak do ciebie idę, no to kiedy pójdziemy? Jak moi rodzice przyjdą i powiem, że idziemy. Ej, a pokażesz, jaką ci lalkę rodzice kupili? Ale sorry. Za tę wiadomość. Ale ci ładną lalkę kupiła mama. Wie, mi też się podoba. A chodzisz do przedszkola, Emma? Nie, a ty, Emilka? Ja też nie. Mama powiedziała, że mnie zapisze. Ej, to może moje mamy się jakoś, ja muszę tą lalkę odłożyć na chwilę. To może jak moje, nasze mamy się zgadają, no to może razem nas, że moja mama na przykład nas zapisze. Aha, to jest bezpłatne oczywiście przez kole, więc nie masz plawy. To możemy zapytać się mojej mamy. No to najpierw moje, bo moja mama jest bliżej. Czekaj, to zostań tu, ty zaraz się zapytasz. Dobra. Mamusiu. Jezu, co to jest? A zapiszesz nas do przedszkola? No tak, teraz właśnie dzwoniła do mnie mama Emilki, że żeby ja też Emilkę zapisała do przedszkola, więc tak, zapiszemy cię. I Emilka. Ale super! Dobra, już Emilka nie musisz się pytać, bo twoja mama dzwoniła do mojej mamy i ogólnie powiedziała, żeby moi rodzice się zapisali do tego samego przedszkola. A kiedy idziemy? No nie wiem, rodzice powiedzieli, że za 5 minut, czy coś takiego. Nie wiem, czy powiedzieli, bo mi nic nie powiedzieli. Azia, ile idziemy? No, już możemy zbierać się, jako tata gada z tym kolegą swoim, oczywiście. Tata, idziemy do przedszkola! Jezu, nie drży się dziecko. Dobra, to pa, stary. Pa, stary. Pa, pa, pa. No. Już co, nie możecie się rozstać? Co ja do cholery jestem jakaś sama, czy co? Ja nic nie okradłam. Ciocia, tak? A weźmiesz mnie na ręce, jakby dało radę? No jakby chyba tak, poczekaj, ogólka schowamy. Dobra. Tak, weźmy się, chodźcie. Dzień dobry. O, dzień dobry. Jeszcze nie widziałam was. My chcieliśmy zapisać te dwie dziewczynki. Dobrze. Jak się nazywają? M to jest Emma, to jest Emilka. I dobrze, to ja tylko zaraz wam przyniosę jakieś papiery. Muszę tu podpisać. Pik, pik, pik. Dobrze, to ja już mam dowód. To jest dla was, to jest dla mnie. I dobrze. Dobrze, te dziewczynki mogą już teraz zostać. No to super. Dziewczynki,
Dziewczynki, lećcie do pani. Dobrze. Chodźmy. Dobrze, dziewczynki, to chodźcie tutaj, możecie sobie usiąść tutaj. Przestem panią, a widzi pani, jaką mi mama ładną lalę kupiła? No ta, bardzo ładna. Też bym chciała taką. Może ci mama też kiedyś kupi. Co? A, bo wy jesteście siostrami, zapomniałam. To jest wasza lalka? Niedosłownie jesteśmy. Siostrami. Jesteśmy takimi przyszywanymi. Aha, dobrze, dobrze. Dzieciaki, sprzątamy zabawki, obiad. To ty jesteś? Czy ty włamałyście się tutaj? Ania, uspokój się. To jest Emma, to jest Emika, nowe dziewczynki w naszym przedszkolu, a ty się od razu nie drzesz. Zaraz dostaniesz karę. My. A ty lepiej sprzątaj, Emil, Ania. Wy dziewczynki nie musicie sprzątać, bo wy na nie nabrudziłyśmy. Kamil, wstawaj! Co? Zaraz będzie czas na odpoczywanie, jako najpierw obiad trzeba zjeść. No czujacie. Dzieciaki, z dworu chodźcie. Dzieciaki. Co one tutaj robią? Nie wiem, właśnie już tak odwalają takie rzeczy tutaj, że ja nie wiem. Dzieciaki, złaźcie mi stąd. Marsz. Już będziecie... Siadamy. Muszę odłożyć teraz wszystko. Ja to odłożę, to minie bardzo dużo lat. Dzieciaki, no. Nie umiecie ładnie odkładać rzeczy na miejsce, tylko rozwalicie wszystko i nara. No, dzieciaki, tak nie można. Chodź. A odłoży mi pani gdzieś lalkę? Tak, odłożę cię w bezpieczne miejsce, ci odłożę w lalkę. Jako, że ja jestem opiekunką wszystkich dzieci, to muszę siedzieć obok was. Nie, ja chcę. Dobra. Kamil! Już idę prosem panią. No. Dzieci, zaraz wam przyniosę obiadek. Proszę pana. Tak. Mamy nowe dwie dziewczynki. Dobrze. To... A ich rodzice napisały papier, że mogły ten zostać? Tak, już jest podpisane. Aha, czyli oni już korzystają z przedszkola? Tak, teraz mamy przerwę na obiadek. Chce pan coś? Ojej, czy na obiadek? No, mogę chcieć. Zostanie pan... Jest jeden listek sałaty. Oj. Pan dostanie jeden listek sałaty, pomidora, kotleta. Czy pulpeta, no. Bo nie mamy nic innego. To ja pójdę sobie zjeść. Tu póki nie ma dzieciaków, to ja sobie tutaj idę. O Jezus. Siądę sobie tutaj i zjem. Dobrze, dzieci, już wam nakładam obiadek. Kto chce pulpety? Mam dwa pulpety ostatnie. Lepiej się spieście. Dwa ostatnie pulpety ma pani. Co pani jest jakaś głupia? My chcemy więcej pulpetów. Może... No... Każdy pulpet dla jednego dziecka. Niestety, ty tylko został jeden ten pulpet. O Jezu.
Dobra, nie przesadzaj. Dzień dobry, ja chciałem odwożyć. Dobrze, to jak pan tutaj zostawi. Dobrze, do widzenia. Okej, dzieciaki. Jeszcze rozkładam, poczekajcie, jeszcze nie rozłożyła. A kto chce mleko? A, już nawet wiem, komu dam tego. Ja już wiem, komu dać pulpety. Dziewczynki, lubicie pulpety? A my? Tak, tak, lubimy. Nienawidzimy pulpetów. Karol! Co? Jezu, na głowie z ciężarówką. Jezu, nie wiem, co to jest wóz strażacki. Dobra, nieważne. Czemu ty schodzisz z tym na głowie? Bo mi pani tak kazała. Jezu! To była taka zabawa, teraz już nie ma tej zabawy. Bawki na głowę sobie zakładam. No. Weź ty pomyśl kiedyś, dobrze? Daj tu i mnie nawet nie wkurzaj, dobrze? To chcę mleko? Ja chcę. Tu. Ty chcesz i ty chcesz. Kto chce jeszcze mleko? I Karolek. Ja nie chcę. Ale niestety dziewczynki tu są nowe, więc dostaną najlepszy LP słonek w naszym przedszkolu. Nowe. Ty też, Karolek? Wszystkie dzieci jak były nowe tutaj, to wszystkie dzieci dostawały co najlepsze. A teraz się skończyło. Lubicie dziewczynki? Tak, lubimy. Czekajcie, dziewczynki, jeszcze wam dam zaraz gruszkę i jabłuszko. A mogę to coś na te? Emika, tak, już ci dałam. Jabłko i je, a dla ciebie jabłko i gruszka. A nie, bo to jest banan, dobra. Dobra, zjedz sobie już. Oj. Ale dobre. Chcę panią. Tak, słucham. Chcę panią, ja tyle nie mogę. No dobrze, chodź tutaj. Dalej ja go sobie tutaj położę, dobrze. Oddawajcie talerze. Już wypiliście, to oddajecie. Dajemy, oddajemy. Karolek też. Karolek! Poproszę panią, oddawaj butelkę! Rzeczywiście pani jest do mnie taka niegrzeczna, ja nie lubię panią. Bo nie muszę być grzeczna, jak mam takie głupie dzieci. A, dobrze. I dobrze sropsze. Nie, ty. Nie zaczynaj ze mną. Już wam dzieci sprzątam do zabawy. Talerze tutaj. Dobrze, to możecie już się dzieci bawić. Teraz sobie zrobimy lekcję plastyki. Ja sobie tutaj usiądę. Karolek, idziesz do nosidełka. Oj, ej, ej. Chodź, myślałam, Emilka, że znikłaś. Dobrze, więc tak, zrobimy wam teraz lekcję rysowania.
A możemy na dwór iść? Nie, nie możecie. Czegoś trzeba się nauczyć malować, a nie, tylko będziecie siedzieć w tej piaskownicy i się bawić. Nie, nie będzie tak, że będziecie się tylko bawić u nas. U nas trzeba też się uczyć, przecież po to jest przedszkole, po to dzieci idą jeszcze przed zerówką do przedszkola, żeby już więcej umiały. Ja nigdy nie chodziłam do przedszkola. Tak, ale ja kiedyś pracowałam w żłobku i Emma, pamiętam cię. A no tak, ja też panią pamiętam, bo ja kiedyś byłam u pani w żłobku, kiedyś pracowała. Tak, jeszcze w tym... Kiedyś to był w żłobek, ale teraz zrobili tutaj przedszkole, bo więcej dzieci jest po prostu przedszkolakami i po prostu nie mogłam już zostać i przeremontowali to. Tak, wtedy było fajnie. Wtedy też było takich dużo maluszków jak ja. Tak, tak. Dobrze, dzieci. Znaczy, to będzie lekcja plastyki. Musimy klej wziąć. Muszę teraz wszystko rozłożyć wam. Tutaj nożyczki. Co wy tutaj jeszcze mamy? Poczekaj. Tutaj mazaki, mazaki, mazaki. Tutaj macie kartkę. Drugą. Tu chyba jest. Tutaj. Dobra, mam tyle kartek tylko. Co? Zaraz! Nie zaraz, teraz.